Kto myśli o Tobie tej nocy? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na mojej wróżbie z kart Tarota dzisiaj. Mam dwie grupy i do wyboru, ale dwie różne talie Tarota. Więc wybierzcie sobie, kochani, grupę pierwszą. To jest ta talia Tarota niemiecka i kwarc różowy. Obelisk. I tutaj mamy angielską lub amerykańską, przepraszam, amerykańską talię Tarota światła i cieni. I mamy tutaj obelisk kryształu górskiego. Więc wybierzcie sobie, kochani, tą talię Tarota, która Wam się podoba, którą lubicie lub która przyciąga Wasze oko, lub po prostu kryształ, tak? Kryształ górski lub kryształ różowy. Dobrze. Ja oczywiście Was witam bardzo serdecznie. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codziennie powiadomienia o moich codziennych filmikach, codziennych wróżbach dla Was. Oczywiście subskrypcje są darmowe zupełnie. Kliknijcie subskrybuję i kliknijcie dzwoneczek u góry, żeby wszystkie powiadomienia o moim kanale, o moich filmikach, premierkach, wróżbach live dostawać. Oczywiście zapraszam Was do komentowania. Komentujcie moje wróżby pod filmikiem. Napiszcie, czy grupa, którą wybraliście, jest trafna, czy wszystko rezonuje z Wami lub jakaś część do Waszej historii. Oczywiście wróżba jest miłosna. Kto myśli o Was w sensie emocjonalnym, romantycznym, miłosnym, relacji i tak dalej. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, kochani. To możecie zamówić poprzez e-maila. Napiszcie do mnie e-mail. Mój adres e-mailowy wyświetlam w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. I ja wyślę Wam oczywiście wolne terminy i warunki takich wróżb. Zapraszam serdecznie na wróżby prywatne. Dobrze, kochani, więc odsuwam grupę drugą i zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. I teraz zobaczymy, kto, tak? Kto nam wyjdzie? Kto myśli o Tobie? Czy osoba ukochana, czy może jakaś inna? Kto myśli? Pokażcie karty. Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Dobrze, więc tak, mamy tutaj wisielec. Jakaś osoba bardzo pasywna. Pasywna, być może jest to osoba, z którą nie macie teraz kontaktu lub się, nie wiem, pokłóciliście, przerwaliście kontakt, brakuje po prostu kontaktu, która nic nie robi w Waszą stronę, która jakby zablokowała tutaj działania, tak? Która myśli, co zrobić, która myśli, co być może napisać, jak zacząć, czy zacząć jeszcze raz. Rozmyśla jakby z innej perspektywy o tym wszystkim. Jest to być może wodnik. Wodnik, jeśli chodzi o znak zodiaku, ponieważ karta wisielca, przepraszam, to jest karta wisielca, tak? Ja, to jest karta wisielca, to nie jest wodnik, tylko to są ryby, przepraszam. Ryby. Ryby, jeśli chodzi o znak zodiaku, a żywioł wody. Więc pokazują osobę jakąś rzeczywiście emocjonalną, ale tak jak mówię, w zawieszeniu, tak? Ta osoba myśli o nowym początku, bo jest karta zmartwychwstania, sądu ostatecznego. Ta osoba chciałaby mieć sukces z Wami. Jest ta osoba emocjonalna, brakuje jej coś emocjonalnie, w emocjonalności. I tutaj myśli ta osoba o czymś pięknym z Wami, pozytywnie myśli i chciałaby tutaj nowej szansy, nowego początku, nowej próby być może.
Także pomyślcie, z kim macie teraz jakiś taki zastój w komunikacji, czy w kontaktach, czy w spotkaniach. I właśnie to jest ta osoba. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Kto myśli o Was tej nocy? Grupa druga. Królowa kielichów, ta zwycięzca sześć buław i dziewięć pentakli oraz rycerz pentakli. No, rycerz pentakli, osoba w średnim wieku, która chce zawalczyć tu o stabilność jakichś waszych kontaktów, waszej relacji, może waszych spotkań, która chce zawalczyć, ponieważ mamy tutaj dziewiątkę pentakli i rycerza pentakli, czyli chce zawalczyć o coś stabilnego rzeczywiście z wami. Być może jest to ktoś wam znany z pracy, ponieważ mamy kartę właśnie pentakli podwójną. Jest to ktoś też, kim jesteście zakochane, zakochani. I ta osoba myśli o jakimś pozytywnym rozwoju, chce też wysłać jakąś dobrą wiadomość, pozytywną wiadomość do Was, myśli tu o sukcesie tej znajomości, tej relacji i chciałaby ta osoba właśnie czegoś stabilnego z Wami. Pomyślcie właśnie, czy ta osoba nie jest kimś, jakimś znajomym, czy nie wiem, być może nawet jakąś ważną tej osobą dla Was, w pracy, tak? Ponieważ, tak jak mówię, ty możecie się znać z pracy lub z jakichś kontaktów finansowo, biznesowo, pracowniczych, czy jak to nazwać, tak? Także też może być to osoba emocjonalna, ale jednocześnie myśląca racjonalnie, rozsądnie, stabilnie. Także taka jest tutaj podpowiedź dla Was, grupy drugiej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji, lajkujcie z kciuczkiem w górę, komentujcie, kochani. I cieszę się, że jesteście. Do usłyszenia już wkrótce.